Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Jezus wzywa nas dzisiaj do modlitwy o nowe powołania do stanu duchownego. Można by założyć ręce i powiedzieć sobie: co mnie obchodzi, czy są nowe powołania, czy też ich nie ma. Niech Kościół się o to zatroszczy. A czym jest Kościół, jeśli nie wspólnotą ludzi wierzących? Bóg daje powołania, ale nie zawsze powołani właściwie na nie odpowiadają. Potrzeba modlitwy każdego z nas, aby młodzi ludzie odnaleźli w sobie odwagę do podążania za głosem Bożego wezwania. Sprawa ta nie może być dla nas obojętna. Modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne jest przejawem mojej miłości do Kościoła, do tej wspólnoty, którą współtworzę. Zwłaszcza teraz, w dobie, w której chrześcijaństwo przeżywa kolejny poważny kryzys, modlitwa nasza musi stać się intensywniejsza i gorliwsza. Czy podczas codziennego pacierza pamiętam również o modlitwie o nowe powołania? Czy modlę się, aby te powołania były nie tylko liczne, ale przede wszystkim święte? Czy podejmuję dobrowolne ofiary i wyrzeczenia także w tej intencji? Czy motywem mojej troski o powołania jest szczera miłość do Kościoła i do tych ludzi, którzy ciągle jeszcze czekają na duszpasterską posługę? Niech słowa Jezusa: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, staną się dla nas impulsem do jeszcze gorliwszych modlitw w intencjach nowych i świętych powołań do stanu duchownego i zakonnego.